Witam. Dziś pokażę Wam, jak sformatować kartę pamięci SD w syntezatorze CorgCross, tak by dobrze z nim współpracowała. Pierwsza rzecz. Kupcie nową kartę, najlepiej w komputroniku i żeby to była karta w całości, bez przejściówek z microSD na SD. Karta może mieć pojemność do 32 giga. Ja kupiłam sobie kartę właśnie taką złotą, Extreme. Zobaczcie, jaka ładna. I teraz ją sobie sformatujemy. Pierwsza rzecz. Kartę należy wsadzić do slotu górą w ten sposób. O, tutaj mamy właśnie slot na kartę. I włożymy kartę teraz. I jest. Co należy teraz zrobić? Przycisnąć Global Media. Teraz widzimy taki ekran dialogowy. I przyciśniemy menu. Następnie musimy wybrać media przy pomocy strzałek. I teraz mamy właśnie tabs i przyciskamy function button, żeby otworzyć właśnie to tabs. Utility nam się zaznaczyło. Wobec tego przyciskamy klawisz Enter. Tutaj nam się pojawiło takie okno dialogowe, coś takiego. Media No Label. I teraz, żeby przejść do następnego podmenu, musimy znowu przycisnąć Function Button. I teraz mamy następujące opcje właśnie. Setting data and time, no a u góry format. Więcej opcji będziemy mieć, jak już ten nośnik będzie sformatowany i jak będzie już zawierał jakieś dane. Wobec tego page plus i page minus będą nam służyły do tego, żeby wybrać opcję odpowiednią dla nas. I w tym momencie będziemy formatować. Jeśli mamy jakieś dane na pendrive, to musimy po prostu pamiętać o tym, że one zostaną skasowane wskutek właśnie formatowania. Więc teraz mamy ostatni moment na to, żeby jednak się wycofać z tej operacji i przycisnąć Function Button, żeby zamknąć to okno dialogowe. Ale my sformatujemy, bo właśnie o to chodzi. Wobec tego przyciskamy menu, czyli OK i już się będzie formatować. Teraz instrument jakby nałoży na naszą kartę etykietę i będzie to New Volume i przyciskamy menu, czyli OK. Po raz ostatni instrument pyta nas, czy jesteśmy pewni swojej decyzji. I to już jest naprawdę ostatni moment, żeby się z tej operacji wycofać. Możemy przycisnąć Function Button, czyli klawisz Function, żeby anulować operację, ale możemy sformatować i przycisnąć menu, czyli OK, żeby nam formatowało. I właśnie teraz nośnik został sformatowany i przyjął nazwę New Volume. Jeszcze na nim żadnych danych nie ma, ale niedługo będą i pokażę Wam w następnych filmikach,
co będziemy z nimi robić. A na dziś to wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych moich filmikach. Zachęcam do zadawania pytań, komentowania i subskrybowania mojego kanału. Zapraszam też do słuchania moich kompozycji. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!